W dzisiejszym odcinku dam Ci prawdopodobnie najlepszą radę, żeby nauczyć się tatuować. To będzie rada, która po prostu... Rada ta jest chyba... Tak myślałem właśnie. Pomyślałem, nagram odcinek i wymienię kilka rzeczy, które są najważniejsze w tym, żebyś został tatuażystą, żebyś robił tatuaże albo robiła tatuaże. I myślałem właśnie nad listą rzeczy, które są ważne i chciałem zrobić od najważniejszej do mniej właśnie ważnych. I gdy robiłem tą listę, to pewna rzecz przyszła mi do głowy i uznałem, że jest na tyle warta, abym poświęcił jej aż cały odcinek. I co to za rada? Co możesz zrobić, żeby faktycznie tatuować, żeby ci to wychodziło i żebyś był w tym dobry? I wcale nie chodzi tu o najlepszą maszynkę, o najlepsze tusze, o sztuczną skórę, nic takiego, o igły, o wysuw igły. Najważniejszą rzeczą, którą musisz jakby zrobić, aby zostać tatuażystą i robić tatuaże, to zrozumieć, że jak zrobisz coś dobrego, to ludzie będą gadać. Często będą gadać źle, mimo że zrobiłeś coś dobrego. Jeżeli zrobisz coś złego, również będą gadać źle. Czasami bardzo źle, że zrobiłeś tak, będą pamiętać twój błąd. Będą ci to wytykać. Natomiast najważniejsze jest to, abyś robił bądź robiła to, co lubisz i sprawia ci przyjemność. Więc jeżeli marzysz o tym, żeby robić tatuaże, to po prostu zacznij je robić. Nie zastanawiaj się, co powiedzą znajomi, co powie mama, co powie tata, co powie ciocia. Tylko po prostu zacznij to robić. Zacznij ćwiczyć, zacznij rysować, zacznij to robić i nie bój się swoich błędów, nie bój się tego, że jesteś niedoskonały albo niedoskonała, bo niedoskonałość jest elementem nauki. Jeżeli będziesz perfekcjonistą i będziesz chciał od początku robić wszystko idealnie, perfekcyjnie, to bardzo możliwe, że zrezygnujesz i w ogóle nie będziesz tatuować, bo ciągle będziesz doszukiwać się w sobie wad. Więc przestań doszukiwać się tych wad i zacznij po prostu cieszyć się tym, co robisz. I zauważysz, że czas będzie mijał, a ty brnij w to coraz mocniej. Rysuj, ćwicz na sztucznej skórze, rozwijaj się, staraj się poprawiać swoje błędy i daj sobie po prostu czas, ale najważniejsze, ciesz się tym, tą nauką. Nie myśl o tym, co będzie, jak już będziesz super dziarać. Po prostu ciesz się tym, co robisz tu i teraz, tak jakby jutra miało nie być. I to jest dobre powiedzenie. Tak jakby jutra miało nie być. Po prostu nie przejmuj się, że coś ci nie pójdzie, bo pomyśl sobie, jutra nie ma. Nikt nie zwróci na to uwagi, bo jutro się świat skończy. Dzisiaj cieszę się, że robię taką pracę. Cieszę się, że to ćwiczę. W tym momencie jestem szczęśliwy, szczęśliwa, że robię to, co lubię. I takie chcę, żebyście mieli do tego podejście. Więc jeżeli myślisz o tym, żeby zacząć, zacznij teraz. Nie czekaj na jutro, pojutrze, po pojutrze, za tydzień, za dwa miesiące. Zacznij teraz. Zapraszam Cię do naszego kursu tatuażu na dziaram.pl. Kurs jest od podstaw. Dostaniesz zaproszenie też do naszej grupy i nauczysz się wszystkiego od początku. I nie martw się, że nic nie umiesz, gdyż każdy z nas gdzieś zaczynał i poznasz tam na naszej grupie wielu wspaniałych ludzi, którzy naprawdę, niektórzy już robią świetne tatuaże i pomogą Tobie robić dzień po dniu progres. Więc zacznij teraz, nie wahaj się, nie myśl co będzie, nie myśl, że ktoś będzie się śmiał, że chcesz robić tatuaże, bo jesteś na przykład za stary albo za stara, nieważne. Jeżeli masz, nie wiem, 30, 40, 50 lat, a marzysz o tym, żeby robić tatuaże, zrób to, bo to jest twoje życie. Nikt za ciebie nie umrze, nikt za ciebie nie opłaci rachunków, więc przestań się martwić innymi ludźmi. Oni mają swoje problemy i swoje życie. Zacznij realizować swoje marzenia. Zapraszam Cię do nas
Na pewno pomożemy Tobie i dobrać sprzęt, i rozwiązać problemy, które masz. A nasza grupa świetnie się rozwija. Pokażę Ci też kilka prac, które zrobiliśmy i które robimy na naszym kursie tatuażu. No i zapraszam Cię. Najważniejsze, rób to, co sprawia Ci przyjemność i nie myśl o innych ludziach, że coś im będzie nie pasować. To jest ich problem. Ty masz swoje życie i masz być w nim szczęśliwy. Najważniejsza rada. To jest tatuaż Tupaka, który wykonałem na sztucznej skórze w ramach naszego kursu tatuażu, który znajdziesz na stronie www.dziaram.pl. Na tym kursie nauczysz się wykonywać tatuaże małe oraz takie właśnie jak ten, czyli realistyczne. Krok po kroku pokazuję Tobie, jak wykonać taki tatuaż, jakiego napięcia użyć w maszynce, jakich igieł oraz jakich tuszy, jak przejść do robienia małych elementów detalu i tak dalej. Żeby wykonać cały taki tatuaż razem ze mną, koniecznie sprawdź nasz kurs tatuażu na stronie www.dziaram.pl i naucz się tatuować razem ze mną. Zapraszam. Takiego kozackiego pająka nauczysz się też wykonywać właśnie z naszego kursu.